Miniony piątek był akurat dżdżystym dniem i aura nie nastrajała do spacerów po mieście. Ale ustawione w rynku stoisko Belsajskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża nie narzekało na brak zainteresowania ze strony mieszkańców. A to za sprawą akcji po raz kolejny zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem. Przedsięwzięcie, którego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej, tak samo opinii publicznej miasta, na fakt, że obok nas żyją ludzie zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem z powodów nie tylko socjalnych, z powodu braku żywności. Mówimy tutaj w szerokim kontekście, nie tylko o Polsce, ale o świecie, gdzie 2/3 społeczeństwa naszej cywilizacji cierpi głód, chroniczny głód, gdzie tej żywności po prostu nie ma. Ona jest, tylko jej dystrybucja jest tak kosztowna, że w miejscach, gdzie jest potrzebna, nikt nie jest w stanie dowieść. Ktoś kiedyś przeczytałem takie mądre zdanie, że miska ryżu w głębi Afryki jest droższa niż kolacja w najlepszej francuskiej restauracji. Na stoisku PCK nie było dań francuskiej kuchni. Były smaczniejsze. Pierogi, grochówka, gołąbki, pieczeń i krokiety. A do tego bogaty zestaw ciast. Nie mogło też zabraknąć chleba, który w polskiej tradycji ucieleśnia to wszystko, co wiąże się z głodem, czyli brakiem chleba i sytością, gdy tego chleba nie brakuje na domowym stole. Co mamy do zaoferowania? Chlebek, bułeczki, ciasta wszelkiego rodzaju, domowe, gołąbki, pieczeń. Na zbożny cel zbieramy. Każdy więc mógł poczęstować się tymi specjałami. Można też było przy tej okazji złożyć datek do puszki. I każdy, kto ma ochotę przyjść i wesprzeć naszą akcję, może to zrobić. W zamian bierze sobie chlebek i potrawy. I pomaga nam młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego w tym roku. Pomagają nam też osoby prywatne, które robią pierogi czy ciasta pieką i przynoszą tu na stoisko, żeby wesprzeć naszą akcję. A co potem z tymi datkami? A pieniądze są przeznaczone na schronisko dla osób bezdomnych, no i w ogóle na pomoc doraźną dla osób, które potrzebują tej pomocy i zgłaszają się do nas. Potrawy i chleb sprezentowali na akcję Bolsawieckie i Kruszyńska Restauracja, piekarze i cukiernicy oraz zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych. Ta akcja PCK odbywa się w Bolesławcu nieprzerwanie od kilkunastu już lat. Zmieniają się ludzie, zmieniają się wolontariusze. Wielu z nich wraca potem do nas i to jest najważniejsze. Obecnie jest to fantastyczny zespół, które właściwie przygotowały to. Bo to one przygotowały ciasta, pomogła na pewno szkoła, pomogli piekarze, pomogły cukiernie bolesławieckie, bo to jest bardzo ważne, że możemy, dzięki nim my możemy pomagać innym. Mimo tej niesprzyjającej aury i po prostu zimna, młodzi ludzie z drugiego ogólniaka dzielnie wspomagali akcję, oferując przygotowane dania i ciasta. Tutaj możemy dzisiaj dostać pyszne ciasta, pączki oraz grochówkę, żurek i pierogi. Takie same pyszności. A powiedzcie, kto to przygotował? Przygotowali to sponsorzy oraz ludzie dobrzy, którzy chcieli pomóc. A skąd wy się tutaj pojawiliście? My jesteśmy z drugiego liceum i też właśnie z takiej grupy charytatywnej od nas ze szkoły.